Nadmiar gwiazd, wielkich indywidualności i twardych charakterów potrafi rozsadzić każdą szatnię, o czym znów w ostatnich dniach boleśnie przekonują się w Paryżu. Neymar i Kylian Mbappé, dwóch supergwiazdorów, którzy jeszcze kilka lat temu wyglądali jak najlepsi przyjaciele, od dłuższego czasu popadają w kolejne konflikty. Już na starcie tego sezonu sprawy przybrały nieoczekiwany obrót, a kibice zastanawiają się, dlaczego Francuz nie chce Neymara w Paryżu. Aby odpowiedzieć sobie na to pytanie, musimy cofnąć się o 5 lat do sierpnia 2017 roku, gdy Neymar stał się bohaterem najdroższego transferu wszechczasów, przechodząc z Barcelony do PSG za rekordowe 222 miliony euro. Brazylijczyk na Parc des Princes przybywał jako absolutna gwiazda, która dla Paryża porzuciła wielką Barcelonę Leo Messiego. Messiego, którego, podobnie jak Cristiano Ronaldo, Neymar miał być przyszłym, naturalnym następcą. W nowym klubie na dzień dobry przejął koszulkę z numerem 10 od Javiera Pastore i z miejsca stał się centralną postacią budowanej za katarskie pieniądze drużyny Unaia Emery'ego. Gol i asysta w debiucie, a tydzień później dwa gole i dwie asysty w pierwszym występie przed własną publicznością. Po 180 minutach przebiegniętych w koszulce PSG, Neymar miał udział przy 6 bramkach swojej drużyny. Nic więc dziwnego, że z każdym kolejnym tygodniem chciał, by jego wpływ na grę zespołu był coraz większy. A w tym postanowieniu zdawał się nie mieć żadnych skrupułów. W trakcie domowego meczu z Lyonem w 6 kolejce doszło z jego strony do pierwszej próby naruszenia świętości, jaką w PSG były rzuty karne wykonywane przez grającego już wtedy w Paryżu od 4 lat Edinsona Cavaniego, wówczas największej legendy i najlepszego strzelca w historii klubu. Neymar ostatecznie odpuścił tamtą jedenastkę Urugwajczykowi, a na swoją kolej musiał czekać długie 2 lata, gdy w sezonie 2019-20, ostatnim dla Cavaniego w Paryżu, to on stał się pierwszym egzekutorem rzutów karnych w drużynie Mauricio Pochettino. Co ciekawe, szczególnie z dzisiejszej perspektywy, po tamtym zgrzycie w 2017 roku Neymar miał zażądać od władz paryskiego klubu, by te pozbyły się Cavaniego. Co więcej, genialnym sposobem na pogodzenie obydwu piłkarzy, jaki wymyślił wówczas właściciel PSG, miało być zaoferowanie temu drugiemu podwyżki w wysokości 1 000 000 euro za odpuszczenie jedenastek. Tym mało wychowawczym działaniom jeszcze nieco z boku przyglądał się nastoletni wówczas Kylian Mbappé, który w momencie przyjścia Neymara sam dopiero co zamieniał Monako na Paryż, mając zaledwie 18 lat. Trio Neymar, Cavani, Mbappé siało postrach w całej Ligue 1, zdobywając w trójkę w trakcie 2 pierwszych wspólnych sezonów w sumie 126 ligowych goli. W tamtym czasie byli gracze Barcelony i Monako wyglądali jak najlepsi przyjaciele. I to mimo dość sporej różnicy wieku, ale blisko 7 lat starszy Brazylijczyk wziął uzdolnionego nastolatka pod swoje skrzydła i otoczył wręcz braterską opieką. Wszystko zaczęło zmieniać się w połowie 2018 roku, gdy podczas rosyjskiego mundialu młodszy z gwiazdorów PSG stał się prawdziwym odkryciem. Wywalczone m.in. po jego 4 bramkach Mistrzostwo Świata, poparte tytułem najlepszego młodego piłkarza turnieju, dodało mocnego przyspieszenia jego karierze i sprawiło, że od sezonu 2018-19 role także w PSG powoli zaczęły się odwracać. Doszło nawet do tego, że Ney, który przecież nie po to opuszczał Barcelonę i wyszedł z cienia Messiego, by już rok później znaleźć się za plecami innego kolegi, był po tamtym sezonie bliski wymuszenia powrotu na Camp Nou. Ostatecznie został w Paryżu i pomimo licznych perturbacji zaliczyli świetny kolejny sezon, podczas którego zgarnęli wszystkie krajowe trofea, w tym kolejne mistrzostwo, i byli o krok od zdobycia Ligi Mistrzów, przegrywając dopiero w finale z Bayernem. W tamtym czasie nic jeszcze nie zapowiadało, że ledwie 2 lata później staną się dla siebie niemal wrogami. Niedawne starcie PSG z Montpellier w 2. kolejce obecnego sezonu Ligue 1 po wcześniejszym pogromie Clermont 5-0 miało być dla Paryżan spacerkiem. I faktycznie, patrząc na sam wynik, takim się okazało. Pewna wygrana 5-2 i doskonała forma na początku sezonu całej trójki Messi, Neymar, Mbappé. Radość kibiców PSG zmąciło jednak to, czego nie pokazano w pomeczowych skrótach. W 23 minucie, po raz pierwszy w tym meczu, sędzia wskazał na 11 metr.
Do piłki podszedł Kylian Mbappé i strzelił fatalnie. W 41 minucie, jeszcze przed przerwą, Paryżanie otrzymali drugą jedenastkę. Tym razem za jej wykonanie wziął się Neymar, co wyraźnie nie spodobało się młodemu Francuzowi. Po chwilowej wymianie zdań ostatecznie Mbappé odszedł od piłki, wyraźnie sfrustrowany, a rzut karny na gola zamienił Brazylijczyk. Christophe Galtier, I would go at the end of the game and say, Kylian, I love you. What the hell have you done? That's the last time you do that. I don't care who you are. I don't care if you're the star of the team or whatever it is. You don't do that. I te frustracje młodego mistrza świata było widać już do końca meczu. Szturchnięcie Leo Messiego, zatrzymanie się na środku boiska i foch z powodu podania do innego kolegi, czy wymuszona radość po zdobytej wreszcie przez siebie bramce. A ostatni gwizdek sędziego wcale tego nie zmienił. Jak donosi Le Parisien, dalsza część spięcia na linii Mbappé-Neymar miała miejsce już w szatni, gdzie koledzy z drużyny musieli rozdzielać obydwu gwiazdorów, by nie doszło między nimi do rękoczynów. Ale i to nie był koniec tej historii, bo jeszcze tamtej nocy, po powrocie do domu, z oficjalnego konta Neymara na Twitterze polubiono dwa wpisy wprost krytykujące postawę Mbappé. Karny Mbappé był koszmarny, ale po meczu trener powiedział, że Mbappé pozostanie pierwszym wykonawcą karnych w tym sezonie. To absurdalne. Najwyraźniej w związku z jego nowym kontraktem Mbappé jest właścicielem PSG. A nowy kontrakt Francuza to główny punkt zapalny tego konfliktu. Wszyscy pamiętamy niedawną sagę z niedoszłym, jak się okazało, odejściem Mbappé do Realu Madryt. Piłkarz, który w ostatnim czasie wskoczył na nieprawdopodobny poziom we Francji i pewnie nie tylko tam, uważany jest za nowego piłkarskiego boga. Takie myślenie najwyraźniej podzielają też właściciele paryskiego klubu, którzy latem tego roku uczynili z 23-latka prawdziwego księcia Paryża. Ponad 50 milionów euro wpisane do nowego 3-letniego kontraktu zagwarantowało mu status najlepiej zarabiającego piłkarza świata. Do tego 100 milionów euro premii za sam podpis, ale pieniądze to w tym przypadku nie wszystko. Katarczycy byli tak zdesperowani, by zatrzymać go w klubie, że poza bajecznym wynagrodzeniem Kylian otrzymał mnóstwo przywilejów, na jakie dotąd nie mógł liczyć żaden inny piłkarz. Oferując zawodnikowi możliwość wpływania na politykę transferową klubu i decyzje leżące dotąd w gestii pierwszego trenera i dyrektora sportowego, de facto potwierdzili jego niepodważalny status największej gwiazdy, a wielu uważa, że nie jest wielką przesadą określanie go wręcz mianem współwłaściciela klubu. You know, whatever went on behind the scenes and the promises they gave him, but he's out of control in a football parlance, and I just feel he's crossed that line. Warto jednak pamiętać o genezie samego pomysłu zamiany PSG na Real. Jednym z głównych powodów, dla których Mbappé zapragnął przeprowadzki do Hiszpanii, był bowiem przeprowadzony w odwrotnym kierunku transfer Leo Messiego. Ponoć gdy Mbappé zobaczył, jak wielkie poruszenie wśród kibiców wywołało pojawienie się Argentyńczyka zeszłego lata w stolicy Francji, uznał, że jego gwiazda już nie będzie świecić tu najjaśniej i musi poszukać dla siebie nowego miejsca, w którym znów stanie się bezwzględnym numerem jeden. Tymczasem zgoła odmiennie na przyjście swojego byłego kolegi z Barcelony, a prywatnie wielkiego przyjaciela, zareagował Neymar. Brazylijczyk sam zaproponował Messiemu swoją koszulkę z dziesiątką, ale Leo postanowił pozostawić ją w rękach Brazylijczyka, podobnie jak zostawił mu wykonywanie rzutów karnych, aż do czasu. Do czasu, gdy na Parc des Princes pożegnano Mauricio Pochettino. Nie było wielką tajemnicą, że Mbappé nie był jego wielkim zwolennikiem i ta niechęć młodego mistrza świata do trenera z Ameryki Południowej była jednym z argumentów przesądzających o jego zwolnieniu. W jego miejsce nie zatrudniono jednak żadnego z wielkich trenerskich nazwisk, mimo że w prasie długo przewijało się nazwisko Zinedina Zidana. Nie, tym razem postawiono na nieznanego szerzej poza kibicami francuskiego futbolu Christophe Galtiera, który w sezonie 2020-2021 zdobył z Lille sensacyjne mistrzostwo Francji. Jednym z budowniczych tamtego sukcesu obok Galtiera był ciągnący za sznurki z tylnego siedzenia Luis Campos, w przeszłości pracujący z Mbappé w Monaco, a dziś nowy dyrektor sportowy PSG. W kuluarach mówi się, że jego zatrudnienie było pierwszym krokiem w ramach nowych porządków Mbappé w Paryżu. Innym krokiem, według francuskiego dziennikarza Romain Moliny, miało być sporządzenie czarnej listy graczy, z którymi Francuz nie ma już zamiaru dzielić szatni.
Nie jest żadnym zaskoczeniem, że jednym z pierwszych na owej liście miało być nazwisko Neymara. Co więcej, jedną z pierwszych decyzji nowego trenera, którą zresztą potwierdził na konferencji prasowej po głośnym meczu z Montpellier, było przekazanie roli pierwszego wykonawcy jedenastek Kylianowi Mbappé. Od czasu odejścia Cavaniego aż do zakończenia ubiegłego sezonu Mbappé wykonywał karne w zasadzie tylko w meczach, w których z uwagi na kontuzję lub zawieszenia nie mógł zagrać Neymar. I trudno się temu dziwić, bo patrząc na suche liczby i statystyki, to Brazylijczyk legitymuje się zdecydowanie lepszą skutecznością strzałów z 11 metra. Mbappé wydaje się mieć w tej kwestii odmienne zdanie. Pamiętając jednak, jak katarscy właściciele chcieli płacić miliony Cavaniemu za odpuszczenie karnych Neymarowi, nie byłoby niczym zaskakującym, gdyby zapis o pierwszeństwie wykonywania jedenastek Kylian miał zagwarantowany odpowiednim zapisem w kontrakcie. W nim, według informacji Marcelo Bechlera, znalazła się za to m.in. obietnica budowy składu wokół francuskiego gwiazdora i gra drużyny właśnie pod niego. Z przymrużeniem oka można powiedzieć, że z tą wiedzą trudno się dziwić reakcją Mbappé na podania kolegów kierowane do innych graczy. Nie trzeba być też przesadnie błyskotliwym, by zorientować się, że taka patologiczna sytuacja nie sprzyja budowaniu silnej i zwartej szatni. Co rusz do mediów przeciekają informacje o tym, że część piłkarzy PSG ma dość królewskiego traktowania jednego z nich, stając w konflikcie z Neymarem po stronie Brazylijczyka. Nic dziwnego, że Francuz czuje się nieco odosobniony od grupy, szczególnie w relacji do południowoamerykańskich kolegów. Tymczasem na Neymara wszystko to podziałało ewidentnie mobilizująco, bo wbrew fatalnej atmosferze i zamieszaniu wokół jego osoby, to on jest na starcie sezonu największą gwiazdą PSG. W trzech pierwszych meczach zdobył już 5 bramek i 3 asysty, a taki stan rzeczy niespecjalnie podoba się Mbappé, dla którego tarcia z Neymarem nie są przecież pierwszyzną. Pierwsze nieporozumienia miewali już wcześniej, jak w innym meczu z Montpellier, tym rozegranym we wrześniu ubiegłego roku. Mbappé, który opuścił boisko w 88 minucie, został przez kamery przyłapany, jak w niewybrednych słowach narzeka do jednego z kolegów na brak podań od Neymara. Tymczasem Brazylijczyk jeszcze w maju tego roku mówił o tym, że wciąż chce być ważną częścią projektu PSG. W tym samym jednak czasie Mbappé praktycznie przejął klub na własność i nie ma wątpliwości, że dziś jest jego główną nadzieją na przyszłość. Dodatkowo jest też przyszłością reprezentacji narodowej, więc wydaje się, że nigdzie nie uda mu się zbudować silniejszej pozycji niż w samym sercu Francji, w Paryżu. Tak więc albo obydwaj gracze dojdą do porozumienia dla dobra swojego, klubu i futbolu, albo tym, który będzie musiał pożegnać się z drużyną, będzie Neymar. Mbappé, który przed momentem zrezygnował z najgłośniejszego transferu ostatnich lat, odmawiając na ostatniej prostej przenosin do Madrytu, gdzie stałby się absolutną supergwiazdą, nie wyobraża sobie, by pozostając w Paryżu, którykolwiek inny zawodnik mógł mieć silniejszą pozycję od niego.